jesteśmy przygotowani do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nasze listy będzie otwierał pan profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jeśli chodzi o drugie miejsce, będzie je zajmować pani poseł, pani minister Angelika Możdżanowska. Trzecie miejsce przypada pani poseł Joannie Lichockiej. Ja będę najprawdopodobniej kandydował z ostatniego miejsca na liście, z 10 miejsca. Jedyny warunek, jaki postawiłem przy kandydowaniu, to nie miejsce, tylko powiedziałem, że zależy mi na kandydowaniu z województwa wielkopolskiego, z którym to przecież, jak państwo wiecie, politycznie już od kilkunastu lat jestem związany. Także to był jedyny mój warunek. Mogę z ostatniego miejsca, byle z Wielkopolski, kandydować. Ja mam konkretny pomysł na to, co chcę zrobić, bo można się łatwo rozpłynąć w tym ponad 700-osobowym gronie w Brukseli. Ja mam przygotowany szczegółowy plan walki o dobre imię Polski, walki z niekorzystnymi dla Polski stereotypami, z kłamstwem historycznym. Apeluję, żebyśmy nie stracili dla nas, dla województwa wielkopolskiego mandatu. Pójdźmy jak najliczniej na wybory.